Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam O ile rozum ludzki sam poznaje Boga, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 20 marca 1985 roku, powiedzieliśmy poprzednio, że wiara jest uwarunkowana objawieniem, które ją wyprzedza. Powinniśmy więc teraz wyjaśnić pojęcie i zweryfikować rzeczywistość objawienia idąc w tym za konstytucją Dei verbum soboru Watykańskiego II. Przedtem jednak skoncentrujmy się jeszcze nieco na podmiocie wiary, na tym człowieku, który mówi wierze, odpowiadając w ten sposób Bogu, który w swej dobroci i mądrości zechciał człowiekowi objawić samego siebie. Człowiek ten posiada, zanim jeszcze wymówi swoje wierze, jakieś pojęcie Boga, do którego dochodzi wysiłkiem własnego rozumu. Konstytucja Dei Verbum, traktując o objawieniu Bożym. Przypomina ten fakt w słowach następujących: Sobór święty wyznaje, że Boga, będącego początkiem i końcem, kresem wszystkich rzeczy, można poznać z pewnością przy naturalnym świetle rozumu ludzkiego, z rzeczy stworzonych. Sobór watykański II odwołuje się tutaj do nauki obszernie wyłożonej na poprzednim Soborze, watykańskim I. Nauka ta zaś odpowiada całej tradycji doktrynalnej Kościoła i sięga swymi korzeniami do Pisma Świętego, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Klasyczny tekst na temat możliwości poznania Boga, przede wszystkim jego istnienia, ze stworzeń, znajdujemy w liście Świętego Pawła do Rzymian. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, Także nie mogą się wymówić od winy. Apostoł ma tu na myśli ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. Grzech odwodzi ich od oddawania należnej czci Bogu, którego każdy człowiek może poznać. Może poznać Jego przymioty. Niewidzialny Bóg staje się poniekąd widzialny przez swoje dzieła. Tę samą, co apostoł Paweł naukę o poznawalności Boga z rzeczy stworzonych, głosi w Starym Testamencie Księga Mądrości. Znajdujemy ją w nieco obszerniejszym tekście, który tu w całości przytaczamy. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy. Lecz ogień, wiatr. Powietrze, chyże, gwiazdy, dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać. O ile wspanialszy jest ich władca stworzył je bowiem Twórca piękności, a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać. O ile jest potężniejszy ten, kto je uczynił, bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Ci jednak, na mniejszą zasługują gane, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną go znaleźć. Obracają się wśród jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie mogli rychlej znaleźć jego pana? Główną myśl przytoczonego fragmentu Księgi Mądrości, odnajdujemy również w liście Świętego Pawła do Rzymian. Boga można poznać ze stworzeń. Świat widzialny stanowi dla umysłu ludzkiego podstawę do wniosku o istnieniu niewidzialnego stwórcy. Wypowiedź Księgi Mądrości jest obszerniejsza. Autor natchniony polemizuje w niej ze współczesnym sobie pogaństwem, które wyrażało się w oddawaniu czci boskiej stworzeniom. Równocześnie zaś można w tej wypowiedzi odnaleźć akcenty istotne dla każdej epoki, również i dla naszej. Księga Mądrości mówi o ogromnym wysiłku związanym z poznaniem widzialnego wszechświata. Mówi również o ludziach, Którzy szukają Boga i pragną go znaleźć. Zastanawia się nad tym, dlaczego wiedza ludzka, która pozwala ogarnąć wszechświat, nie zdobywa się na poznanie jego pana. Autor Księgi Mądrości, podobnie jak później święty Paweł, upatruje w tym pewną winę do tej sprawy wypadnie powrócić osobno. Tymczasem postawmy tu jedno tylko pytanie: jak to jest możliwe? Że ogromny postęp w poznaniu wszechświata, makro i mikrokosmosu, jego praw i dziejów, jego struktury i energii nie prowadzi wszystkich do uznania pierwszej zasady, bez której świat pozostaje bez wyjaśnienia, będziemy musieli zbadać trudności, na których spotyka się dziś niemało ludzi. Stwierdzamy jednak z radością, że są także i dziś prawdziwi uczeni. Dla których właśnie poznanie naukowe staje się bodźcem do wiary, lub przynajmniej do tego, by pochylić głowę w obliczu tajemnicy. Idąc za tą tradycją, która, jak powiedzieliśmy, ma swój korzeń w piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu, Kościół na Soborze Watykańskim I w XIX wieku przypomniał i potwierdził naukę o możliwości poznania Boga ze stworzeń, jaką obdarzony jest rozum ludzki. Sobór Watykański II w naszym stuleciu przypomniał na nowo tę naukę w kontekście konstytucji o objawieniu Bożym. Posiada to swoje doniosłe znaczenie. Objawienie Boże stoi u podstaw wiary, naszego ludzkiego wierze. Równocześnie zaś teksty Pisma Świętego, w których to objawienie zostało zapisane, pouczają nas, że człowiek zdolny jest do poznania Boga samym rozumem, zdolny jest do pewnej wiedzy o Bogu. Jest to wiedza pośrednia i nieoglądowa. A zatem obok wierze znajduje się jakieś Wiem. To Wiem dotyczy istnienia Boga, a także do pewnego stopnia jego istoty. W sposób systematyczny ujmuje tę rozumową wiedzę o Bogu nauka zwana Teodyceą. Nauka ta ma charakter filozoficzny i wyrasta na gruncie metafizyki, czyli filozofii bytu. Koncentrujemy się na poznaniu Boga jako pierwszej przyczyny, a także ostatecznego celu wszechświata. W sprawy te, jak również w całą rozległą dyskusję filozoficzną z nimi związaną, Niepodobna wnikać w ramach zwięzłego pouczenia o prawdach wiary, czyli katechezy. Nie zamierzamy też tutaj zajmować się w sposób szczegółowy owymi drogami, jakie prowadzą rozum ludzki w poszukiwaniu Boga. Istotne dla niniejszej katechezy jest to, że źródła chrześcijaństwa mówią o możliwości rozumowego poznania Boga. W ten sposób, według Kościoła, całe nasze myślenie o Bogu, oparte na wierze, Posiada również charakter rozumny i rozumowy. Pojęcie Boga stoi w centrum światopoglądu teistycznego. Również i ateizm pozostaje w jakimś odniesieniu do pojęcia Boga, skoro bowiem zaprzecza istnieniu Boga, musi rozumieć, czyjemu istnieniu zaprzecza. Jest rzeczą oczywistą, że poznanie przez wiarę różni się od poznania czysto rozumowego. Tym niemniej Bóg nie mógłby objawić się człowiekowi, gdyby człowiek z natury nie był zdolny do poznania jakiejś prawdy o nim. Tak więc obok wiem właściwego dla ludzkiego rozumu staje wierze, właściwe dla chrześcijanina. Poprzez wiarę bowiem wierzący ma dostęp, aczkolwiek w sposób niepełny, do tajemnicy wewnętrznego życia objawiającego się Boga. W ramach systematycznej katechezy zatrzymaliśmy się już w poprzednią środę przy pierwszym słowie składu apostolskiego wierze. Staraliśmy się wyjaśnić, co to znaczy wierze, w świetle przede wszystkim konstytucji Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym. Wiara bowiem idzie w parze z objawieniem jest odpowiedzią na objawienie Boże jest odpowiedzią daną Bogu, objawiającemu się przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. Ta odpowiedź wiary, czyli wierze, ma jednak swoje oparcie w pewnym uzdolnieniu naturalnym człowieka do poznania Boga. To uzdolnienie jest właściwością ludzkiego umysłu. Cała tradycja chrześcijańska, wychodząc z Pisma Świętego, zwłaszcza ze znanych słów Księgi Mądrości oraz listu Świętego Pawła do Rzymian, podtrzymuje to przekonanie, że rozum ludzki o własnych siłach, więc bez objawienia jest również zdolny do pewnego poznania Boga. Przede wszystkim jest zdolny poznać Jego istnienie, a także w jakimś skromnym zakresie Jego istotę to znaczy, że jest i kim jest. Ta nauka, którą stale podtrzymywała cała tradycja, została na dwóch ostatnich soborach, zarówno Watykańskim I, jak i Watykańskim II, wyrażona i potwierdzona w sposób magisterialny. Tak więc człowiek z natury ma uzdolnienie do poznania Boga, może poznać Boga. Oczywiście powstaje pytanie, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie przeczą istnieniu Boga. Można by powiedzieć, że przecząc istnieniu Boga, już jakieś pojęcie Boga mają, skoro przeczą. Trudno przeczyć czemuś, czego się nie rozumie, czy też komuś, kogo się przeczy, którego istnienia się zaprzecza. Otóż ta sprawa łączy się w sposób bardzo podstawowy z naszym wierze. Nasze wierze jest odpowiedzią na objawienie, a więc jest aktem poznawczym, bardzo oryginalnym, o charakterze nadprzyrodzonym. Jednakże ten akt wiary ma już także swoje pewne przygotowanie w dyspozycji naturalnej umysłu ludzkiego do poznania Boga jako pierwszej przyczyny. Chodzi tutaj bowiem o poznania Boga ze świata to znaczy ze stworzeń. Z tego, co jest, z tego, czego człowiek doświadcza wprost. Takie poznanie było pielęgnowane przez wielu myślicieli, filozofów, zwłaszcza zajmujących się filozofią bytu. Można powiedzieć, że najpełniejsze wypracowanie dróg prowadzących rozum ludzki do poznania Boga znajdujemy u świętego Tomasza Zakwinu. Współcześnie to poznanie o charakterze filozoficznym jest nieco przesłonięte przez różne dyscypliny szczegółowe. Które posługują się metodami empirycznymi, i w ten sposób stworzyła się jak gdyby większa luka pomiędzy umysłem ludzkim a Bogiem. Niemniej, sam fakt bogatszego poznania rzeczywistości stworzonej poprzez różnorakie kierunki wiedzy zasadniczo daje jeszcze bogatszą podstawę również do tego rozumowego poznania Boga na drodze filozoficznej. sancti vicetur noventu advenia regnum tu via voluntas tua si in cielo ed in terra Padre nostrum quotidianum da nobis hodie che dimita viste vi servita nostra, si i nostri vittime, devi stori nostri, e tre lo si induca in tentazione, se liberano samma.